Ale jak ja dmuchnę przy 200 na godzinę, to nawet jakby Bozia będzie ze mną siedziała na tylnym fotelu motocykla, to mi nic nie pomoże. I one miały duszę, bo chciały cię zabić. Tam pociąłem blachy i tak dalej, w piwnicy, w kamienicy, po nocach to robiłem, taka dziwna historia. Głowa jest tylko jedna, ręka no co prawda mnie odrośnie, ale jednak z jedną ręką sobie poradzimy. Jak a... nie? Przymocowuję sobie do szyi linkę, którą podczepia do motocykla. Ja się potem nie dziwię, że ludzie nie lubią motocyklistów. Ja przepraszam, że to powiem, ale... Witamy Was w kolejnym podcaście o magicznej nazwie Podcast w kasku z motobandą. Dzisiaj tematów mamy 4. Ja chciałem tylko dodać, że jest to drugi podcast w kasku, więc zapraszam do pierwszego. I no, jakie mamy tematy? Poruszymy przede wszystkim, dla mnie przynajmniej ważną kwestię, mianowicie jak zaczęła się przygoda z motocyklami. Porozmawiamy o mitach motocyklowych, oczywiście nie może zabraknąć naszych motocykli marzeń oraz dość kontrowersyjny temat, mianowicie jazda motocyklem, a ubrania motocyklowe. Taki duży skrót. A jakie by inne? O, na przykład takie z krótkim rękawkiem albo z dwoma paskami, czy tam trzema przy nogawce. Ty coś o tym wiesz. Nie spoileruj, ale koniec gadania i spoilerowania. Lecimy. Tak, to zaczynamy od tematu, jak zaczęła się nasza, bo tam zapomniałeś dodać słowa, nasza przygoda motocykla, bo ktoś może pomyśleć, że teraz będziemy opowiadać. Jest rok 1885. Waldemar jakiś tam wynalazł dwa koła, silnik. Mniejsza o to, ale jak zaczęła się nasza przygoda motocyklowa? Patryk, zadajesz mi to pytanie, czy ja zadaję tobie? To możesz zadać mi, ja potem zadam Patryk, je tobie. Jak zaczęła się twoja przygoda motocyklowa? To jest twoja chwila, prawda? To jest mój moment. Ogólnie u mnie to jest dziwne, bo wszyscy, przynajmniej z moich znajomych, jeśli jeżdżą motocyklami, no to jak w poprzednim podcaście Petr o tym wspominał, tam z dziada, pradziada, każdy jeździł, to jest po prostu od wieków w tej rodzinie. U mnie nikt nie jeździł. Wszyscy traktowali motocykle jako zło i że tam wszyscy to są dawcy, że to jest po prostu niepotrzebne. Ja trochę poszedłem na przekór, bo jak przejeżdżał jakiś samochód, to mnie to w ogóle nie interesowało, ale jak słyszałem jakiś motocykl, no to ta głowa jednak wędrowała w jego stronę i jakoś ta micha mi się cieszyła. Pamiętam, że... I krzyczyłaś, mamo, co to jest? To się porusza. Patryk, nie patrz, tam będziesz upośledzony. Za późno! Mniej więcej tak to właśnie wyglądało. Pamiętam, że rodzice chcieli mi postawić prawo jazdy na samochód. Ja powiedziałem, że nie chcę, bo mi się to podoba, nie podoba, nie mam ochoty jeździć samochodem. No i wyszło na to, że nie zapłacą mi w ogóle. Okej, okay, sobie zarobię. Sposobem Patryk jeździł bez prawa jazdy. Otóż nie. Stwierdziłem, że sobie sam zarobię na te prawo jazdy. No i w wieku 18 lat zrobiłem kategorię A2. Kupiłem sobie GSA 500F. To był najszybciej wyglądający motocykl z dostępnych wtedy, przynajmniej w moim budżecie. Właśnie się tu powiedzieć, tak, na twoją kieszeń. Na moją kieszeń. Początki były, pamiętam, ciężkie, bo kupiłem go za bagatela 5,5 tysiąca złotych. Minęło 8 lat, te motocykle wciąż kosztują tyle samo swoją drogą. I mało ale... tego, są w takim samym stanie. To jest, nic nikt nie robi. I tu właśnie powiedziałbym, że prawdopodobnie są w lepszym stanie, bo okazało się, że jest to gruz, ale na szczęście nie był to jakiś... nie miał jakiejś wypadkowej historii prawdopodobnie, albo nie chciałem o niej wiedzieć. I jedyne co, trzeba było tam zrobić porządny serwis, mianowicie serwis wyszedł mnie 3000 zł. A motocykl kosztował? 5,5, ale sprzedałem kufer, bo nie potrzebowałem za 300 zł, więc wyszło 5200. I takie były początki. Bardzo teraz wspominam to bardzo przyjemnie, natomiast wtedy to było pożyczanie od brata pieniędzy, bo jednak się okazało, że silnik trzeba wyciągnąć z ramy, bo ktoś przyspawał zębatkę zdawczą i nie, po prostu jej nie przykręcił, tylko ją przyspawał, bo jak się okazało, wałek był tam wymęczony, więc trzeba było wyciągnąć silnik. No i tak dalej, i tak dalej. No było wtedy, było ciężko, natomiast aktualnie jest to dla mnie bardzo zabawna historia. Było, minęło, tak bym to powiedział, ale zaczęło się jeszcze od zbyt dużego kasku. Oczywiście był to sportowy kask, bo wyglądał najlepiej. Przypominam, na GSA 500 i gdy
pobijałem rekord prędkości w moim życiu wtedy, czyli 140 km na godzinę, to pamiętam, gdy pasek zaczął mi się wbijać tutaj dosłownie w brodę. Tak chyba nie powinno być. Ale to wtedy się kompletnie nie liczyło, bo jeździłem motocyklem, zdałem prawo jazdy, jeździłem motocyklem i po prostu mam tą możliwość te w pewnym sensie marzenia realizować. Więc to było trochę magiczne. Natomiast jakby kolejny motocykl, który się pojawił, to była Honda VFR 800 VTEC. Miałem kupić SV-kę, ale SV-ka okazała się jeszcze większym gruzem niż GS. Kupiłem Hondę, no i się okazało, że to niestety nie był ten motocykl, który w tamtym momencie był dla mnie odpowiedni. Po prostu był za duży, był za ciężki. Jeszcze w nim czasie zrobiłem prawo jazdy kategorii A, żeby nie było, bo ja wszystko legitnie robiłem. Wszystko było zgodnie z literą prawa. Ja się tam nie bawiłem, że motocykl niby jest na A2 zarejestrowany, a ma 1 500 000 100 900 koni mechanicznych. Ja po prostu nie chciałem się martwić, że gdyby doszło do czegoś, to będę miał problemy i miałem jakieś czarne scenariusze, że potem przez całą resztę życia będę spłacał, bo uderzyłem w jakiegoś Mercedesa, czy kogoś tam na pasach lekko stuknąłem, jak przechodził. Nawiązujesz do czego? Nie. Czy jeśli śmieję ogólnie odnośnie twojej historii motocyklowej, to ty od samego początku było dobrze. Mhm. Bo wszystkie motocykle, które kupowałeś na samym początku, to była taka... Z takiego poradnika dla motocyklisty, jakie motocykle kupować. Wiesz co? Wejdę ci słowo, ale ja wtedy oglądałem kanał Motobandy. Nawet najzabawniejsze w tym wszystkim dla mnie jest to, że Motobanda pewnego pięknego dnia, chyba na Facebooku czy na społeczności na YouTubie, napisała, że szuka GSA 500F na nagrania. Czy samego GSA 500, już nie pamiętam. I ja gdzieś, jakbym poszukał prawdopodobnie, to mam wiadomość, którą wysłałem do Motobandy, bo chciałem, żeby ten mój motocykl się tam pojawił. I ja ten motocykl wybrałem z racji tego, że gdzieś tam na jakichś Motobandach, jakichś innych portalach motocyklowych, on się przewijał jako jeden z tych najlepszych, popularniejszych. Więc zaczynało się dobrze, a z każdym kolejnym rokiem to była bardzo równia pochyła. Patrz, tak, od GSA 500 zaczynałeś, czyli taki jeden z motocykli, który jest bardzo często wybierany i polecany, tak? Mm-hmm. VFR-a, w sumie ten motocykl często polecany i tak dalej. Potem był Geeks, też był. Jeszcze nie ma tragedii, a i potem nagle... I potem zacząłem pracować w Motobandzie. Wleciał KTM SMC 690. Do dzisiaj go wspominam, mimo że chłopaki się z niego śmieją. No i na końcu było Ducati Hypermotard 796. Też kawał świetnego motocykla, ale jednak nie do końca mi przypasował. Tak bym w sumie to fajnie streścił. No i kiedyś opowiemy, co się z nim stało, kiedyś, bo to jest ciekawa historia. Tak, to jest niesamowite, że tutaj zawsze jest historia, z każdego tematu wychodzi w sumie kolejna historia. Ale tak, mniej więcej wyglądała w taki sposób ta moja kariera motocyklowa. W międzyczasie trochę wyjazdów, żeby polatać po torze, gdzieś tam pomysły, żeby trochę bardziej pobawić się w terenie, ale bez jakiegoś wielkiego spinania się, bo ja raczej traktuję motocykle jako... Forma rozrywki, czasami też forma transportu. Kilometrów w sezonie wychodzi z reguły w okolicach 6-7, najwięcej chyba było 10 tysięcy kilometrów. I to tyle, jeśli chodzi o tę moją przygodę. A jak u ciebie to wyglądało? To było trudne. Nie, a czy u mnie, ja też nigdy jakby się śmiałem, że nie miałem dziadka, pradziadka i tak dalej. To nie piwa, jakby się ktoś zastanawiał. Nie, pucha. Nigdy też, zawsze mówiłem, że nie miałem w rodzinie jakby motocyklistów, a potem się okazało, zresztą w tym roku, rozmawiając z moją mamą, że jednak mój świętej pamięci dziadek był fanem motocykli, faktycznie miał ich kilka, na jeden po drugim w sensie. Polecam odcinek z Junakiem SR400, tam o tym mówię trochę więcej. Ale zawsze miałem takie podejście do motocykli raczej gdzieś tam na boku. To też wynikało z tego, że mojego taty, kolegi z pracy, syn zginął na motocyklu. Taka historia na sam początek niestety. I on jechał po prostu po jakiejś drodze osiedlowej i się wbił w samochód z dużą prędkością. Tam taka historia była, tam miałem 7 lat wtedy. I dlatego nigdy mnie nie ciągnęło tych motocykli. Zawsze motoryzacja u mnie była, ale motocykle nigdy. I gdzieś to było do roku 2012-13, tak mi się kojarzy, kiedy po prostu znalazłem kolejną pracę i potrzebowałem jakiegoś transportu. Samochód był zbyt drogi,
No i znalazłem, i wpadłem na genialny pomysł, bo się przepisy pozmieniały i było można, nie posiadając żadnej kategorii motocyklowej, kupić motocykl o pojemności 125 i maksymalnej mocy 15 koni. I stwierdziłem, że to jest ten czas, że można sobie kupić motocykl i pojeździć. I faktycznie pierwszy motocykl, jaki kupiłem, to było Suzuki GN125. Dlaczego taki wybór, bo był tani? Jakby tam nie ma żadnej historii, żeby wybrałem ten motocykl, on po prostu był tani. Dzisiaj żałuję, że tego motocykla nie mam. Niedawno mój kolega, któremu go sprzedałem, Hubert, tutaj nasz znajomy z motobandy, sprzedał to do kolejnej osoby i ona do kolejnej i poszło to już w diabły. Ja się zastanawiałem, czy nie odkupić tego motocykla. W każdym razie jeździłem tym motocyklem dość sporo, bo dojeżdżałem do pracy. I mój pierwszy sezon to były już dwie wywrotki. Jedno to było poślizg, bo auto zahamowało, jechałem za blisko. Druga historia to było wjechanie w tory. Ja tylko wejdę ci, przepraszam, słowo, bo Petit bardzo często hejtuje mnie, czy też inne osoby z firmy, że jeżdżą w nieprzepisowy sposób, że za szybko, gdzie się śpieszą, pod tyle się przyciska. Może nie aż tak drastycznie, jak mogłoby się to wydawać, ale często się czepia i raczej jest takim naszym kapitanem powolnym, jak można to nawiązać do chociażby De Grantu. Powolniak jak z tego. Taki powolniak. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że miał prawdopodobnie najwięcej jakichś stłuczek, wypadków, jakichś paciaków. Mayday mi ostatnio przebija. Mayday akurat wyłamuje się przed szereg, bo jednak chciałby, żeby był, chce być najlepszy. Nie, ale tu u mnie zawsze są jakieś takie głupoty, nie? Ale ostatecznie się dobrze kończą, się nic nie dzieje. No i ten Genas był ze mną bardzo długo, bo przez 4 lata jeździłem na 125 faktycznie. W międzyczasie pojawił się drugi motocykl mojej ówczesnej lubej, czyli CBF-a 125. Strasznie brzydki motocykl, Jezus Maryja. Genas przy nim to jest piękna maszyna. CBF-a ta wówczas to był rok 2009 rocznik, coś takiego, ale no był dobry, był tani, jeździł, więc też jeździłem trochę na tym motocyklu. W międzyczasie wpadłem na genialny pomysł, że przerobię mojego Genasa. I faktycznie go przerobiłem, tam pociąłem blachy i tak dalej, w piwnicy, w kamienicy. Po nocach to robiłem, taka dziwna historia. Więc też gdzieś moje zamiłowanie do motocykli wtedy jeszcze bardziej wzrosło. Tym bardziej do przerobiania, dlatego lubię customy, bo zawsze uwielbiałem. Podobało mi się, uwielbiałem to przerabiać. No a potem była historia już z motobandą i tak naprawdę zacząłem z chłopakami współpracować, tam coś im pomagałem, a w międzyczasie już też pojawił się temat prawka, zrobiłem to prawko. No i dzisiaj w sumie, jeśli chodzi o pełną kategorię A, no to mam ją od lat 6. Dobrze mówię? A motocyklami jeżdżę faktycznie od lat 10. Więc już trochę tej historii za mną jest. W międzyczasie kolejne motocykle, które się pojawiły, no to Złominator, który nie jeździ do dzisiaj. CBF-a 600N, które już też nie mam. Sprzedałem, w sensie Dominator stoi w garażu i czeka na kolejną naprawę. A jeśli chodzi o sezony, o to ile robi kilometrów, w tym sezonie zrobiłem ich bardzo mało i wynika to z tego, że właśnie sprzedałem CBF-ę, bo Dominator miał jeździć, a 100 km, nie, 200 km później się znowu popsuł, więc się jeżdżenie skończyło i w sumie tyle co na testowych motocyklach. Tak naprawdę w tym sezonie więcej pojeździłem niż swoim motocyklem. Więc trudno mi nawet stwierdzić, ile to do końca jest, ale takie najlepsze sezony, jak miałem, to faktycznie wpadało po 20 parę tysięcy na motocyklu i to było takie mieszane jeżdżenie na swoim motocyklu i jeżdżenie na motocyklach testowych. Więc myślę, że to nie jest jakaś tam powalająca kwota, bo ktoś powie, że no, 3 miesiące w sezonie to 45 tysięcy zrobi, albo jedną wycieczkę zrobi dookoła świata i ma 20 klepnięte, nie? Więc mniej więcej coś takiego. Historia moich motocykli czeka na kolejny rozdział. Tak. Bo się kolejny motocykl wiem, że już pojawi, ale co to będzie, to zobaczymy. No i w sumie tyle, więc tak naprawdę Genas od początku jest w moim sercu. Jeśli chodzi o ubrania motocyklowe, to porozmawiamy przy tym temacie o ubraniach, bo myślę, że tam to bardziej poruszę. Więc taka była moja przygoda motocyklowa. Bardziej z tego, że potrzebowałem transportu i zmusu, niż tak jak wiele osób, marzenia, czyli rodzina. My jesteśmy dość mocno sprzeczni, bo ty jesteś środek transportu i po prostu przymus, a ja jednak gdzieś ta zajawka i to, że motocykle z jakiegoś powodu spodobały się. Tak. Ale myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu naszego podcastu. Mianowicie wiem, że to jest temat, na który ty mocno liczysz, bo to jest motocykl marzeń. I na samym początku ja odpowiadałem wcześniej pierwszy, więc teraz ty możesz śmiało powiedzieć o swoim motocyklu marzeń. No i właśnie, to jest zawsze największy problem, bo o ile samochód
marzeń, to jest ciekawe, konkretnie wiem, jaką sztukę bym chciał mieć. Jest to Porsche 356. Najlepiej w kabinie C, czyli tej coupé. Nawet ostatnio, jak byliśmy na Retro Motor Show Zagon, to jej mówię: słuchaj, tu stoi taki, pan mówi, że 1 000 000 zł, to jest replika, to jak to oryginał, pewnie za 2 000 000, nie? I to jakby taki temat. O tyle motocykl, jestem tak rozbity przez pracę w motobandzie, przez nagrywanie materiałów w motobandzie, że na pewno lubię ogólnie motocykl adventure i coś, co jest takie bliskie, bym powiedział, mojemu sercu dzisiaj, to jest jeden z modeli takich współczesnych adventure'ów, tak? Czyli Wistrom na 800, na którego się cały czas grzeje. DE oczywiście wersja. Gdzieś tam Transalp 750. Czy BMW F900 GS. I to są takie motocykle, może marzenia to jest duże słowo, ale to są motocykle, które faktycznie chciałbym mieć. I wiem z pewnych źródeł, że w najbliższym czasie się prawdopodobnie jeden z nich pojawi w końcu w moim garażu i tylko na to czekam. A jeśli chodzi o takie marzenia, to tak jak powiedziałem przy Genasie, od zawsze byłem fanem customów. Do dzisiaj tak mam, że najbardziej mi się podobają te przerabiane motocykle, albo podobają mi się motocykle, które fabrycznie wyglądają jak te przerobione. I na przykład takim jednym z takich motocykli faktycznie można to nazwać jakimś tam marzeniem, to jest Truff Bobber 1200. I on mi się mega podoba w tej oryginalnej wersji, ale coś, co bym chciał mieć na pewno kiedyś w swoim garażu i między innymi dlatego mam Dominatora, który cały czas stoi, pomimo tego, że nie jeździ i nie wiadomo, czy będzie jeździł, to tam stoi w tym garażu, to uwielbiam restomody i między innymi uwielbiam takie restomody na bazie tych adventure'ów z lat 80., 90., taka przerobiona Afryka Twin, czy Super Tenera, czy właśnie Dominator. I to nie musi być wersja taka Dakarowa, jak się teraz robi, tylko na przykład może być fajny Scrambler. I wiem, że to się kiedyś w moim garażu pojawi i mam nadzieję, że sam to zrobię. Bardzo ambitne podejście do tego tematu. Tak, jeszcze... sam, ale z pomocą szatana. Nie, tak, bo wiesz, jakby silnik, no to oddam po prostu komuś, kto mi ten silnik zrobi, a całą resztę myślę, że jestem na tyle ogarnięty, że dam radę zrobić sami, albo to będzie jeździło, albo będzie stało. No, taka będzie historia. Ale też jeszcze coś, co bym chciał dorzucić a propos takich motocykli marzeń. I ostatnio to mocno do mnie wróciło za sprawą Kawasaki ZX4RR. To Kawasaki i ich sportowa 400 z lat tam 90., czyli ZXR 400. 4 gary, to mała pojemność i 60 koni. Tak, dwoma rurami od odkurzacza. Tak. I to jest motocykl, który tak naprawdę pierwszy raz zobaczyłem 5, 6, 7 lat temu, coś takiego. Na jakimś takim evencie wieczornym, jak są te wszystkie zloty, były przed pandemią, że robił się taki zlocik gdzieś w Poznaniu i Wiara przyjeżdżała i facet przyjechał taką wygiglaną. Powiedział, że u siebie w shopie jeszcze ma 70 motocykli podobnych do odrestaurowania. I mówię, kurde, no nie jestem fanem sportów, ale ten motocykl do mnie przemówił. Nie? I to, co właśnie ostatnio powiedziałem w Kadżibie, okrągłe lampy, ten retro wygląd i tak dalej. I to jest jeden z też takich motocykli, który myślę, że kiedyś zawita do mojego garażu. Tylko największy problem dzisiaj jest taki, że garaż opanowała moja żona. I nie śpi tam, jak myśli Patryk, tylko po prostu zaprzedałem duszę i oddałem jej garaż w naszym domu i ona parkuje tam swój samochód. Niedobrze, bardzo niedobrze. Trzeba z nią porozmawiać i to zmienić o 180 stopni, bo tak być nie może. Tak. Chciałem coś powiedzieć, ale ty chciałeś powiedzieć, że się nie będę w to wpierdzielał a propos garażu i motocykli. Znaczy, możesz dokończyć jak najbardziej. Tak, że no każdy motocyklista wie, że jeden motocykl w garażu to zdecydowanie za mało. Ja nawet twierdzę, że dwa motocykle to jest wciąż za mało, a czasami nawet i trzy. Tak, to ja w 100% się z tobą zgadzam, bo kiedyś myślałem, że jeden motocykl to jest w zupełności wystarczający do wszystkiego, no ale z każdym kolejnym rokiem to zdanie ulegało dość sporej zmianie. No i w tym momencie to jest raczej takie trzy motocykle wydają się odpowiednie. Mało. Wiem, że mało, ale trzy to jest takie, dobra, niech będzie. Bo tak, przydałoby się coś na miasto, coś lekkiego do wygłupów. Ja jestem team super mociaki, więc niech to będzie jakieś SMC 690. To jest jeden z tych motocykli marzeń. Nie mówię, że konkretnie ten, ale myślę, że rozumiecie te klimaty. Drugi, coś typowo benerskiego, głośnego, po prostu zwracającego na siebie jak najwięcej uwagi.
Ja na przykład, mimo że nie jestem fanem takich motocykli, to chociażby V-Rod jest tym motocyklem, który już seryjnie wygląda po prostu świetnie, a gdy oddamy go w ręce profesjonalistów, jakiegoś studia czy jakiegoś warsztatu, który zajmuje się przeróbkami motocykli, no to Jezu, to jak te motocykle pięknie potrafią wyglądać z jakimś potężnym laczkiem z tyłu, no to to jest to, co mi się podoba. No i trzeci typ motocykla, fajnie, żeby to by było coś trochę bardziej sportowego, żeby można było, można było to zabrać na jakiś tor. No i tu, chociaż wiem, że będzie to mało oryginalne, ale motocykl sportowy, który mi przychodzi do głowy, to jest albo właśnie stara 400 od Kawasaki, o której wspominałeś, lub na jednym z naszych eventów, na upalaniu kiełby w motobandzie, czyli takim wielkim grillowaniu, robiliśmy serię o motocyklach Hondy, mianowicie całej serii Fireblade. I mieliśmy tam najnowszego Fireblade'a SC82, ale też poprosiliśmy naszych widzów, że jeśli mają któryś z tych motocykli od pierwszego, od SC28 do właśnie 82, to niech przyjadą tym motocyklem, niech pokażą, jak to wygląda, żeby można było fajnie zaobserwować, jak te motocykle się zmieniały na przestrzeni lat. I tak jak nigdy nie byłem ogromnym fanem starych motocykli sportowych, no to był jeden nasz widz, który przyjechał z trzema sztukami. SC28, drugi SC28 i SC33. Tak, i kurde, ja się trochę się zakochałem w tych motocyklach, ale bardziej traktuję je jako taki eksponat, żeby on po prostu dobrze wyglądał. No i jednak te SC28 w tym najbardziej kultowym malowaniu jakoś tak u mnie w pamięci się dość mocno wyryło i jednak ten motocykl gdzieś tam miejsce w serduszku zdobył. I nie jestem w stanie skazać motocykla marzeń, jest ich po prostu za dużo. U mnie się to zmienia jak w kalejdoskopie, bo co rok, nawet nie w sumie, co pół roku zmieniam zdanie. Co chwilę tutaj gadam o jakimś innym motocyklu i nie potrafię dojść sam ze sobą do ładu i składu, który bym chciał posiadać. Ale myślę, że w takim dużym skrócie super mociak, stary sport, żeby ładnie wyglądał. Ewentualnie nowy też bym się nie obraził. I do tego jakiś cruiser w postaci... Kurde, w ogóle powiem ci, że jak powiedziałeś o tym V-Roadzie, jeszcze to... rozmawialiśmy, ja nie wiem skąd to, żeś wytrzasnął tego V-Roada. Nie czujesz tego? Znaczy nie chodzi mi, że nie czuję tego motocykla, ja go czuję, mi się V-Road faktycznie podoba i nawet myślę, że o ile jak wychodził, to wszyscy nienawidzili prawdziwych Harley'owców tego motocykla, to potem z czasem się okazało, że to jest teraz jest prawdziwy jednak. To nie, bardziej mi chodzi o ciebie, nie mogę sobie wyobrazić ciebie na V-Roadzie, pamiętam jak na Lowriderze SC. Kurczę, no tam było kompletnie, jakby, bo to nie jest motocykl, którym chciałbym jeździć na co dzień, ja bym chciał go po prostu mieć, żeby mówić, że go posiadam, żebym mógł razem, przechodząc na przykład w garażu obok niego, to żebym mógł sobie na niego popatrzeć, tam się podotykać w miejscach intymnych i po prostu wiedzieć, że to jest mój motocykl, który chciałem mieć. Ale jeszcze mogę tak wymieniać z tymi pięknymi motocyklami. Tylko do tego lowridera, tego V-Roada dorzucam twoją stylówkę zazwyczaj, czyli dresowe spodnie, dresowa bluza. Tam bym ubrał się trochę inaczej. Tam wiem, żebym musiał się poświęcić. Ale jeden chyba z najładniejszych motocykli, który mi zapadł w pamięci, dużo jest tych ładnych motocykli, więc proszę się nie czepiać, ale jest to Super Veloce od MV Agusty. Pamiętam, gdy pierwszy raz na targach widziałem ten motocykl i to jest po prostu... No, moim zdaniem to jest arcydzieło na dwóch kółkach. Wiem, że MV Agusta nie jeździ, ona się więcej psuje niż jeździ i tak dalej, i tak i dalej. I to ty to powiedziałeś, też miałem to na końcu języka, żeby dodać, że motocykle MV Agusty są ładne, ale nie wiem, czy bym chciał je nimi jeździć. Tak, większość moich motocykli marzeń to raczej są to motocykle, które po prostu dobrze wyglądają, raczej nie są bardzo mocno praktyczne, ale każdy ma inne zdanie na temat tego, jaki motocykl chciałby posiadać. No i to jest właśnie bardzo fajne, że ty mówisz o starym Dominatorze, a ja mówię o... Kiedyś będzie tak wyglądał, że się wszyscy bo dzisiaj się wszyscy ze mnie śmieją z mojego złominatora, trochę się nie dziwię. Ale... Jeszcze będzie tak wyglądał, że wszyscy będziecie chcieli się na nim przejechać. Zobaczcie. Tak, ten upośledzony kolega, który mówi, że będziecie mi zazdrościli, będziecie. No, na pewno tak będzie. Trzeba w coś wierzyć. I a propos wierzenia. To kolejny temat, czyli mity motocyklowe. Czy w nie wierzymy, czy w nie wierzymy?
Wtrącę tylko jeszcze jedną taką rzecz, że był o tym odcinek na kanale, na YouTubie. Zapraszamy do tego odcinka. W sumie to też głównie ty robiłeś ten odcinek i tam rozmawialiśmy. To jest mity motocyklowe, to jest mega temat, który można też przeciągać i o nim dużo mówić, ale mamy dzisiaj kilka takich podpunktów, jeśli chodzi o wierzenia motocyklistów i zaczynamy od chyba najbardziej znanego mitu motocyklowego. Najpopularniejszy, ale traktowany też jako największa głupota i być może już się domyślacie, ale chodzi tutaj o stalową linkę. I są jakby dwa sposoby, w jaki możemy to rozumieć. Przede wszystkim chodzi tutaj o stalową linkę, która na przykład czeka na wszystkie osoby jeżdżące po lesie, na kładzie czy na krosie. Tu powiedzieć, że czeka na nie tam. Stoi i czeka. Siedzi i czeka na tego nieszczęśnika. I faktycznie to, co ja przynajmniej obserwuję, to pojawia się to raz na jakiś czas, czy ktoś nagra jakąś rolkę, wrzuci to na Instagrama czy na TikToka, że faktycznie ktoś czyli to jest bardziej prawda niż mit? Tak, że to bym bardziej potraktował jako prawdę, bo takie rzeczy mają miejsce. No oczywiście, no chyba nie trzeba tłumaczyć, że to jest strasznie ogromna głupota, że niektóre jednostki wpadły na taki pomysł, aby tak chronić swój ukochany las. Są zdecydowanie lepsze pomysły. Tak. I teraz drugi sposób, w jaki możemy rozumieć stalową linkę. To ja jeszcze pamiętam ten mit naprawdę z lat 90., jak byłem mały. Nie wiem, miałem lat... To się mnie 7, nie pyta, ile 8, i to wtedy te historie krążyły. Mi się wydaje, że współcześnie już to trochę zaniknęło. Chodzi o to, że motocyklista, szczególnie ten prawdziwy motocyklista, który jeździ na mega sportowym motocyklu, przymocowuje sobie do szyi linkę, którą podczepia do motocykla. I chodzi w tej historii o to, że kiedy dojdzie do jakiegoś poważnego wypadku, to on nie chce zostać przysłowiowym warzywem, tylko chce po prostu odejść w chwale, w szczycie swojej kariery motocyklowej, czyli jadąc na wprost 200 na godzinę i chce po prostu zginąć, żeby, tak jak powiedziałem, nie zostać warzywem i nie być obciążeniem, nie wiem, czy to dla rodziny, czy coś takiego. I teraz akurat nie mówimy tego prześmiewcze, nie znam osoby w świecie motocyklowym, a trochę takich osób z takich starych lat poznałem przez te wszystkie lata motobandy i nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek z nich opowiadał, że zna osobę, która zna osobę, która zna osobę, że tak robiła. No to jest jedna z moim zdaniem z tych największych bzdur krążących tak wokół świata motocyklowego. Nawet gdy był ten nasz materiał na ten temat, no to często można było się spotkać z tym, że w komentarzach pojawiało się, że słyszałem o tym, ale w sumie to nigdy się nie spotkałem, żeby ktoś coś takiego robił. Więc tak wygląda temat stalowej linki. Tak, jeszcze wiem, co pamiętam, wtedy materiał powiedzieliśmy, że ta historia z tą linką może wynikać z kilku takich przypadków. Na przykład jest to, że masz przypominacz do blokady na tarczę, nie? To wtedy tak, o tym mówiliśmy. Tak, wiele było takich. Tak, i że ktoś mógł sobie pomyśleć, że ten przypominacz, który jest zaczepiony do blokady na tarczy hamulcowej i do rączki, i wtedy jakiś przechodzień szedł i wymyślił tą historię. I obstawiam, że coś takiego mogło się wydarzyć. W komentarzach wydarzyć. Też pamiętam, się pojawiła taka sugestia, że być może chodziło tutaj o po prostu słuchawki, bo niektóre osoby jeżdżą w słuchawkach i może coś tutaj dyndało, coś tu wisiało i z daleka wyglądało to jak jakaś stalowa linka, a potem już cała historia powstała dalej. W każdym razie głupota. Przynajmniej z mojej perspektywy. Dobra, drugi mit jest lepszy, lecimy, dawaj, no. Ja uwielbiam. Jako posiadacz włoskiego motocykla zacznę, mianowicie mit mówi, że włoskie motocykle się psują. I ja uważam, że to jest głupota. Prawda. Musiałem się zastanowić, ale uważam, że jest to głupota. I zanim Petit tu zacznie głośno krzyczeć, dlaczego ja mówię głupoty, to już tłumaczę. Mianowicie włoska motoryzacja ma coś takiego, że ma duszę. Ja tak to ujmę. I trzeba po prostu... Co ma? Lawetę? Duszę. Nie mówimy tu o lawecie, nie mówimy o dominatorze. Zabolało, co? Ale że są to motocykle, czy też pojazdy... Mówię, ci coś zaraz dopowiem, no. Dobrze. Są to motocykle, czy też pojazdy, które po prostu wymagają... To już brzmi jak tłumaczenie. No daj mi dojść do słowa.
które trzeba regularnie serwisować. I to jest normalna sprawa. Jeśli czegoś regularnie nie serwisujemy, no to wiadomo, że to się będzie psuło. A że są to trochę bardziej skomplikowane w budowie jednostki, no to jednak potem wychodzą takie kwiatki, że coś tam z elektroniką nie działa, że w sumie to coś tam z hamulcami. Ale jeśli jest to motocykl konkretnie serwisowany od początku do końca, to moim zdaniem nie ma co się tutaj w żaden sposób obawiać takiego pojazdu. To ja tylko skończę ten temat tym, że się śmiejesz z mojego Dominatora, że się psuje, nie? A wiesz, że to jest ta wersja, która była produkowana we Włoszech? I to nie jest żart, naprawdę, bo Dominator RD02 była Japonia, a RD08 tego co ja mam i jest Włoch, nie? Więc trochę to potwierdza jakby, nie wiem, ja jestem po prostu po tej stronie, że jednak włoskie motocykle okej, są fajne, okej, może dają trochę więcej emocji, ale ostatecznie są... Jak szukasz mechanika i masz włoski motocykl, to nie szukasz byle jakiego mechanika, tylko szukasz tego od włoskich motocykli. No tak, no uważam, że tutaj jest to bardzo trudny temat, w zależności na co trafimy. Nie, on jest prosty, po prostu psują się dużo bardziej. Dobra, dobra, zostawmy włoskie motocykle, bo to jest, zaraz się tu pokłócimy i skończymy podcast, tak, nie o to chodzi. A propos kłócenia się, to jest kolejny temat, który jest, czyli mit ABS jest tylko dla nowicjuszy. Teraz w ogóle elektronika w motocykle, to... Jak potrzebujesz elektroniki, to najlepiej, żebyś w ogóle nie jeździł motocyklem. Źle. Kiedyś to były motocykle, bo one nie miały elektroniki i one miały duszę, bo chciały cię zabić. A teraz już duszy nie mają, bo jest tyle elektroniki, co w komputerze, albo nawet i więcej. I tutaj znowu się nabijamy z ludzi? Kurczę, znowu to się stało. No nic, mówi się trudno. W każdym razie, no ABS to jest jeden z tych systemów, który przyda się raz na 1000 wyjazdów i moim... Mi się przydaje codziennie, jak jeżdżę na motocyklu. No, Petit bardzo sportowo jeździ Clio w ostatnim czasie, bo Dominator nie działa, a CBF-y nie ma. Ja bym taki do przodu. Tak, no. ABS-ik spoko, moim zdaniem lepiej, żeby się 999 razy nie przydał, a w tym jednym momencie, gdy akurat będziemy zmęczeni, czy będzie jakaś brzydka nawierzchnia, to żeby uratował nam po prostu dupę i żeby motocykl nie skończył u mechanika, tylko mógł bezpiecznie jechać dalej. Tak, jeśli chodzi o ABS, u mnie jest to tak, że okej, da się jeździć motocyklem bez ABS-u, bo mi się często zdarza na jakimiś starszymi maszynami pojeździć, czy to do testu, czy na przykład z Dominatorem, który nie miał tego ABS-u, jak jeździł. Ale ja zawsze, jak ktoś mi się pyta, na przykład szuka pierwszego motocykla, tak, i pada to pytanie, czy warto w ten ABS inwestować, warto tą wersję z ABS-em i tak dalej, to ja zawsze mówię jedną rzecz. Albo kupisz motocykl z ABS-em, czyli powiedzmy, to jest zazwyczaj kwota w okolicach 2000 więcej od wersji bez ABS-u, bo pi razy drzwi nawet w używanych starych motocyklach tak mniej więcej to się kręci. Albo te 2000 zainwestujesz w jakimś najbliższym czasie w zakup nowych owiewek. Więc decyzja należy do ciebie, nie? Nie mówię, że zawsze oczywiście świeża osoba kupi motocykl bez ABS-u i od razu zaliczy glebę. No ja tak na przykład miałem, tak, z Genasem. Czyli jeden z pierwszych deszczów wyjechałem na drogę, nie wpadłem na to, że wiesz, łapanie za przednią klamkę jest dobrym pomysłem i od razu był paciak, tak? Na szczęście przymiałem prędkość, jakoś motocykl się super nie zniszczył, ale gdybym miał ABS, to by się to po prostu nie wydarzyło. Więc ABS moim zdaniem, kurde, jeśli ktoś wam mówi, że da się jeździć bez ABS-u, oczywiście się da, ale duże rzeczy można zrobić. Tak, no myślę, że do dzisiaj dałoby radę chodzić do lasu z łopatką i z papierem toaletowym, kurde, i nikt by nie potrzebował klozetu w domu, nie? Wiesz, moglibyśmy cały czas odpalać motocykle za pomocą kopki, tak? Tak, a nie za pomocą przycisku i tak dalej, i tak dalej. Ale co, lecimy z kolei. Tak, i to jest świetny mit. Ja go, pozwól, że ja go powiem na głos. Litr na pierwszy motocykl jest świetnym wyborem, bo nie zabraknie ci mocy w przyszłości. Czy to wymaga komentarza? A czy ja bym to skomentował w taki sposób, że... I to znowu jak z ABS-em, nie? Oczywiście, możesz sobie kupić litrowy motocykl na początek i pewnie przejeździć 10 sezonów i się nic nie stanie i... Może tak być. Ja mam takie wytłumaczenie odnośnie motocykli litrowych, a tych mniejszych pojemności to 600, 700 i tak dalej, że jakby duża moc to nie jest coś, czego się trzeba bać. Tym bardziej we współczesnych czasach, gdzie te motocykle coraz częściej mają te mapy, że możesz jeździć ze słabszą mapą, inna reakcja, manetki i tak dalej. Ale trzeba brać pod uwagę to, że jak jesteśmy świeżym motocyklistą, to im lżejszy, im mniejszy motocykl, tym łatwiej się nauczyć na nim jeździć. A uwaga! Im motocykl ma większy silnik, im jest większy, tym jest cięższy. Jakby się ktoś kiedyś nad tym zastanawiał. I na takim motocyklu
trudniej się mimo wszystko uczyć jeździć, więc to jest jakby ta różnica, dlaczego ten litr jest trudnym motocyklem na początek, a nie ta moc, bo kiedyś to faktycznie, powiedzmy, jak te motocykle nie miały elektroniki i tak dalej, no to 150 koni, odkręcałeś manetę i... I potem motocykl robił salto albo kończył Morta. Na przydrożnym drzewie. Tak. Tak, akurat bardziej ja bym to kwitował w taki sposób, że łatwiej nauczyć się jeżdżąc najpierw trochę mniejszą pojemnością, żeby ten przyrost mocy był po prostu adekwatny do naszych umiejętności, bo człowiek bardzo łatwo przyzwyczaja się do wysokich prędkości, natomiast jak się potem okazuje, to te umiejętności, jak się zachować w sytuacji awaryjnej, nie idą proporcjonalnie do tego wszystkiego. I dużo osób prawdopodobnie, które zaczynało przygodę na bodajże sportowych motocyklach o pojemności 1000, byłyby objechane przez osoby, które zaczynały od 125, a potem przeszły na 600. Więc można jak najbardziej, ale kwestia, czy my chcemy czerpać przyjemność z jazdy, czy odkręcania na prostej. Tak, ale też mi się wydaje, że trochę te czasy... Tak, no teraz litra na początek się pozmieniały. Nie? Nowe motocykle faktycznie są pod tym względem dość inne, ponieważ mają zmienne mapy zapłonu i możemy trochę wygładzić charakterystykę w tej maszynie. Dobrze, jedziemy ostatni mit. Ja też uwielbiam ten mit, czyli głośny wydech ratuje życie. Ja po prostu lubię jak jest głośno, oczywiście gdy to ja jadę motocyklem, a nie gdy mija mnie motocyklista na pełnym przelocie. Lubię, podoba mi się to, ale też staram się szanować osoby postronne. Absolutnie nie ratuje to życia. Pamiętajcie o tym, że jeśli macie głośny wydech i jest samochód przed tobą, to dźwięk z tego wydechu nie wyprzedza cię, tylko jest za tobą roznoszony. Nie! Naprawdę! Tak działa fizyka? Serio! Czyli jak F-16 startuje, to muszę patrzeć, gdzie? A z której strony jest hałas? Także raczej bym nie traktował tego jako coś, co uratuje twoje życie. Natomiast w korku przy niskiej prędkości okej, ma to trochę więcej sensu. Nie, nie ma. Nie, to akurat jeśli stoisz w korku, jedzie motocykl 15 na godzinę, 10 na godzinę, to jak przegazuje, to nie usłyszysz, że tam się... No dobra, no to właśnie chodzi mi o to, że jak dla mnie to w ogóle nie ratuje życia, a ja jestem wręcz... tym motocyklistom, który szczerze mówiąc mnie to denerwuje. Nie mówię z perspektywy, kiedy siedzę w samochodzie i jedzie motocykl, bo jak widzę, że jedzie motocykl w lusterku, to staram się zjechać, żeby sobie przejechał środkiem, bo sam też zawsze na to liczę, ale bardziej chodzi mi o tą sytuację, jak ostatnio na przykład z Maydayem jechałem, gdzie wiózł mnie na plecaku i połowę tej, wiesz, drogi jechaliśmy faktycznie w korku i Mayday, wiesz, dojdzie do tego i bardzo zły przykład, bo Mayday nie jest przykładnym motocyklistą. Ale dużo ludzi tak robi. Ostatnio też jechał przede mną koleś jakimś, chyba Hadekiem. Ja jechałem za nim. I w tej sytuacji ja skorzystałem z tego, co on robił, nie? No ale on jechał środkiem, wiesz, a ja mówię, tylko jechałem, mówię, no ja się potem nie dziwię, że ludzie nie lubią motocyklistów. Ja przepraszam, że to powiem, ale moim zdaniem najgorsi są właściciele wszelkiej jakości cruiserów, chopperów, gdzie masz 1600-1700 pojemności, dwie wielkie rury, które są puste i nie da się za nim jechać, bo to hałasuje i to jest taki dźwięk już naprawdę, że głowa pęka. I oni są najgorsi, mają najgłośniejsze motocykle i oni nie jadą szybko, tylko stoją i pierdzą tym gównem, no niech będzie. No sorry. Musiałeś użyć brzydkiego słowa, że było dobrze. Tak, gówno jest dobrym słowem, adekwatnym do tego wszystkiego. Nie, znaczy jakby kwitując ten temat, ja wszystkich rozumiem i tak dalej, ale nie wiem, ja nigdy nie byłem fanem głośnych wydechów. Nie rozumiem tej teorii na temat tego, że ktoś leci dwie paki i właśnie myśli, że go dźwięk wyprzedzi. Albo trzy paki, jak ten, co go ostatnio złapali w Gdańsku, tak, czy w Gdyni. O tym, może on też tak myślał. Słyszą mnie, lecę 300, to będą mnie słyszeć. Dlaczego ktoś wymusił pierwszeństwo? Przecież mam głośny wydech. No. Logiczne, jadę trzy paki w zabudowaniu. Tak, i wiemy, że w komentarzach się oczywiście pojawią teorie o tym, że jednak nie mamy racji. Nie wiem, może ja na fizyce źle uważałem, może moi nauczyciele po prostu nie znali się. Miałem pana od fizyki, który uwagę miał na zysko Gałęcki. I to był najlepszy fizyk, z jakim miałem lekcję, to było w technikum. Naprawdę pozdrawiam pana profesora. Bardzo nietypowe nazwisko. Tymczasem profesor to ogląda. Debil, mówiłem mu, że tak nie jest. Na odwrót. Tyle lat nauki poszło w piach. Nie, i dobra, i jakby kończąc ten temat.
Dajcie znać w komentarzach, co uważacie. Czy jesteście, lubicie teorię o głośnych wydechach, że was dźwięk wyprzedza, czy nie? I jeszcze a propos komentarzy, chciałbym dorzucić o czym zapomnieliśmy. Jest nawet podpunkt wpisany o motocyklach marzeń. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wygrać motocykl marzeń, to cały czas się odbywa nasza loteria. Wielka Loteria Motobandy. Wbijajcie na loteria.motobanda.pl. Taka mała tutaj reklama. I tam możecie zgarnąć jeden z motocykli, który już jest. Albo, uwaga, motocykl, który będzie, nie wiem kiedy pójdzie ten podcast, ale będzie możliwość, że osoby, które już biorą udział, mogą wybrać motocykl, jaki będzie można wybrać. Nie ściemnia, mówi prawdę, więc w razie czego wbijajcie na link, w razie czego też będzie w opisie. No i bierzcie udział, bo być może jeden z motocykli marzeń będzie właśnie twój. I teraz ta muzyka z Polsatu. Mango, te sprawy moim zdaniem bardziej by tu pasowały. Dobra, i przechodzimy do ostatniego tematu. To jest akurat, myślę, jak to mówił mój chomik. Kiedyś mówiłem mój konik, nie? W każdym podcaście powinien być jeden taki wątek, który będzie nakręcał Petita, żeby jak najbardziej się po prostu podpalił. I żeby tak, były, to było już o głośnych wydechach. Żeby były dymy, jak dobrze wiecie, o co chodzi. Muszą być dymy. I jeden z takich tematów w każdym podcaście będzie się musiał pojawić, żeby nam się chłopak po prostu odpalił. Tak, i tutaj to ty powiedz, jaki to jest ten, a ja powiem pierwsze zdanie, bo... Dobrze, powiem tak. Chodzi tutaj o jazdę motocyklem, a ubrania. Tak. I ja tutaj od siebie dodam. Wspomniałem o tym, jak mówiliśmy o naszych początkach motocyklowych. Jak kupiłem Genasa, wtedy pamiętam, za ten motocykl dałem 2800 zł, o ile się nie mylę. I na początku pierwsze, co kupiłem, to oczywiście był tylko i wyłącznie kask. Tak, bo tylko kask jest potrzebny. Tak, w sumie tak. To był LS2. To jest ciekawostka. Czarny oczywiście, matowy. Jakby najlepszy, najszybszy. I poza tym nic nie miałem. I przez, nie pamiętam, miesiąc, może dwa miesiące faktycznie jeździłem tylko w kasku. Chyba miałem jakieś taktyczne rękawiczki, byleby mieć, bo mi faktycznie było zimno w ręce. Ale po którejś wycieczce na motocyklu, kiedy zaatakowała mnie banda owadów i przy prędkości tam, nie wiem, 80-90 na godzinę zostałem zbombardowany, moja klatka piersiowa została zbombardowana, to był sygnał do tego, że warto się zastanowić jednak nad ubraniami motocyklowymi. I wtedy pamiętam, że kupiłem kurtkę i uwaga, od jakiej marki? Jakiej? No, jak myślisz? Seka. Nie, Rebelhorn. To była pierwsza kurtka. Już wtedy się sprzedałeś. Tak. Ja już wtedy wiedziałem. No, kurtka była Rebelhorna, rękawiczki, co ciekawe, były Ozona. I jeszcze wtedy już pamiętam, to było też, że moja ówczesna luba miała też motocykl i też jej kupiłem ubrania. I ona na odwrót miała, bo ona miała kurtkę Ozona i rękawiczki Rebelhorna. I pamiętam, że wtedy koszt kurtki to było chyba 500 zł, 600 zł za tą kurtkę zapłaciłem, do tego za rękawiczki tam 100 kilkadziesiąt złotych, nie? I co pomyślisz, że za motocykl dałem 2800, a za ciuchy motocyklowe, bo łącznie z kaskiem, który też kosztował tam 300-400 zł, wydałeś ponad kafla, no to masz już 1/3 ceny motocykla, to są ubrania, nie? No to jest dużo. I dzisiaj rozumiem ludzi, którzy zaczynają przygodę motocyklową i kupują jakiś tam swój pierwszy motocykl, bo to też jest dla wielu zmarzenie. Wydają na ten motocykl 5-6 tysięcy złotych i z tymi ubraniami bywa potem różnie. Ale najbardziej nie rozumiem ludzi, którzy wydają na ubrania na motocykl 50-60 tysięcy złotych i mówią, że ubrania motocyklowe są drogie. Tak. To jest niestety dość popularne, gdy pamiętam taką sytuację jeszcze w naszym starym sklepie w Czerwonaku. Przyjeżdża naprawdę jakiś dopasiony motocykl. Już nie pamiętam, co dokładnie było, ale na pewno jakieś tam całkiem spore wrażenie wtedy zrobiło. No i patrzę sobie na pana, który przyjechał. No i on mówi, że szuka kasku. Spoko. No i jakiego? Jakiś budżet, cokolwiek. No i szukał kasku za tam 300 zł raptem. Tak, najtańszy jaki jest. A motocykl, nie pamiętam dokładnie, co to było, tak jak wspomniałem, ale no myślę, że grube kilkadziesiąt tysięcy trzeba było wtedy na taki motocykl wyłożyć. Tak. Więc to jest akurat fakt. No ja odniosę się tylko do tego, co mówisz, że ja zawsze, od samego początku starałem się jeździć w ubraniach motocyklowych jak najwięcej. Co prawda W skórze jeździłeś, nie? Na początku. Znaczy ja na początku miałem RPH 10, miałem kurtkę Seca Discovery, pamiętam nawet do teraz, tą taką pierwszą starą turystyczną. Już nie pamiętam, gdzie mi ją sprzedali, ale poszedłem tam, bo dostałem rabat po prostu, bo gdzieś tam byli wydani.
nie pamiętam, mniejsza z tym. Ale poszedłem, dostałem tą kurtkę, do tego kupiłem sobie buty SMX 6 od Alpine Starsa, bo sportowe papcie, wiadomo, ja będę jeździł sportowo, sportowy garnek. No nic tam się kupy nie trzymało, jeździłem w jogerach, w zwykłych spodniach, bo na spodnie mi nie starczyło siana, to były czasy, gdy nie było siana, to po prostu... Kurczę, SMX-y kupiłeś, nie? RPA na głowę, czy dobra, bo buty, okay. Bo buty najważniejsze, ale zatem sobie porozmawiamy o najważniejszych elementach. Ale potem stwierdziłem, że jednak ten zestawik mi już tak niespecjalnie pasuje, nie pasuje, więc kupiłem sobie skórę. Skóra fajna, ale jak było zimno, to było bardzo zimno w kombinezonie, jak było gorąco, to w kombinezonie było bardzo gorąco. No i tak zaczęły się jakieś różne rotacje z ciuchami, to w międzyczasie też się pojawiła możliwość właśnie, żeby w motobandzie z tymi ciuchami trochę więcej pokombinować. No i z każdym kolejnym sezonem zauważyłem, że im jest cieplej, tym mniejszą uwagę przykładam do moich ubrań motocyklowych, że raczej jeśli już je zakładam, to szukam, żeby były jak najbardziej wentylowane, jak najbardziej wygodne. No a jeśli ich nie zakładam, to po prostu jeżdżę jak taki przysłowiowy początkujący. No właśnie, bo jeszcze to jest najważniejszą rzecz w sumie, o której ja powinienem od tego w sumie zacząć rozmowę o ubraniach motocyklowych. No ja wiem, że są różne teorie, że ubrania przecież to tam już nie pomogą nam i tak dalej, i tak dalej. Ubrania motocyklowe warto mieć. Mimo wszystko jest to pewien dodatkowy element, który nas chroni. I to niezależnie, czy mówimy o kasku, czy mówimy o kurtce, o rękawiczkach, o butach, o spodniach. Jak to zawsze mówimy w sklepie, lepiej, żeby się nie przydało. Umówmy się, żeby ten nikt tego wypadku nie miał, no ale mimo wszystko warto mieć te ubrania. Ja wiem, że teraz dużo ludzi powie, ale jak ja dmuchnę przy 200 na godzinę, to nawet jakby Bozia będzie ze mną siedziała na tylnym fotelu motocykla, to mi nic nie pomoże. No i okej, tylko lepiej, żebyście się o tym nie przekonali, bo jak nie daj Boże, przy 150 nie p***niesz tą, brzydko mówiąc, barierkę i przeżyjesz, ale przejedziesz po asfalcie 200 czy 300 metrów, i będziesz musiał mieć przeszczep z pośladka na rękę czy na coś innego, na to wtedy się będziesz zastanawiał, czy na twarz nie, no bo chyba kask będzie miał, nie? Z dupy na twarz, tak, kawałek skóry. I wtedy się będziesz zastanawiał, czy jednak ta kurtka by ci pomogła, czy nie, nie? Ja wiem, że to takie bardzo drastyczne myślenie, ale sam różne przypadki, wypadki miałem i wiem, że mimo wszystko te ubrania się przydają, więc warto mieć i teoretyzować na tym, że to jest tylko pompowanie kiedy firmom, które produkują te ubrania, to ta teoria jest taka... No, to tak samo można powiedzieć, to jest tak samo jak pompowanie kiedy firmom, które robią poduszki, powiedzmy. Przecież mnie to uratuje. Przecież poduszka to poduszka, na niej się śpi. No, no tak, jak ja to co właśnie wspomniałem wcześniej, że ja jeśli już jeżdżę trochę bardziej skąpo ubrany na motocyklu, to po prostu z pełną świadomością, że nie powinienem tego robić, że jeśli coś do czegoś dojdzie, to jest to tylko i wyłącznie moja jak wina. Jak będziesz robił zbiórkę, to się nie dorzucę. Nie, to ja nie będę robił tej zrzutki, bo stwierdziłem, bo wtedy powiem sobie, że no byłem głupi i zostałem to, na co teraz zasłużyłem. Teraz założyć zrzutkę na ubrania. Zrobię zrzutkę na jakieś ciuchy. No dobra, no i właśnie a propos tego jeżdżenia, o którym ty mówisz, bo tutaj jakby ewidentnie rzecz, która wpływa na to, czy jeździsz w ubraniach, czy nie jeździsz w ubraniach, to jest temperatura. Mhm. I jaka musi być temperatura, żebyś nie jeździł w ubraniach motocyklowych? Kurde, 30 stopni w górę. 25 słabiak. To 25 to już się tak robi, a jeszcze sobie pozwolę, żeby założyć jakiś komplecik, ale im cieplej, tym po prostu mniejsza chęć na to jest. No i w sumie tyle. No, jakby... czyli no, u mnie z tą temperaturą jest tak, że ja już mam jakiś taki, to jest trochę nawyk, to jest jakieś takie podejście, ja się źle czuję nawet z tym, jak nieraz, nie wiem, przestawiam motocykl 50 czy 100 metrów na nagraniach. Ach, z jednego miejsca w drugie. Ale ci pełusz. I jadę bez rękawiczek, bez kurtki, nie? I to już mnie gdzieś tam telepia. A najbardziej właśnie a propos nie jeżdżenia w ubraniach, nie rozumiem ludzi, którzy nie mają rękawiczek. Tak, to akurat, bo ja bym tu teraz pogadał o ogólnie najważniejszych ciuchach na motocyklu. Bo to tylko dopowiem, że w moim przypadku jest tak, że nawet jak naprawdę jest bardzo ciepło, te 30 stopni więcej, to i tak jeżdżę w ubraniach motocyklowych. Nie wiem, tak mam, wolę się zgrzać. Takie jest moje podejście. Nie mówię teraz tego, żeby wiesz, o tu, bo jesteśmy motobandą. Chociaż ty powiedziałeś, że jeździsz bez. No on jeździ bez, ja jeżdżę. Nie, jakby się nie usprawiedliwiam w żaden sposób i też nikogo nie namawiam, to jest oczywiście decyzja każdej osoby jest osobna, ale ja jeżdżę w ubraniach motocyklowych od góry do dołu i staram się bez tego w ogóle z domu, jak jest motocykl, nie wychodzić, nie? Spoko. No i ja szanuję takie podejście, bo jest na pewno bardziej rozsądne. Ale, ja, ale ja mam więcej frajdy z jazdy, bo to czuję, powiem, wiatru we jajkach na przykład.
A propos. Tak, to skwituje. Ale teraz ja bym powiedział, właśnie. Co jest najważniejszym elementem ubioru według ciebie? Znaczy wiadomo, no, że podstawa to jest kask motocyklowy i tutaj, kurde, no nie wiem, jeśli ktoś się zastanawia nad tym, czy warto mieć ten kask lepszy, czy gorszy, jak to kiedyś ktoś mądry powiedział, teraz nie pamiętam, to jakiś redaktor. To chyba byłem ja. Nie, to na pewno nie co powiedziałeś. Redaktor, jesteś redaktorem? Mogę być. Z jakiegoś magazynu bądź gazety. Kup najlepszy kask, na jaki cię stać. 300 mam. Tak, masz 300, no to kup za 300, jak masz 5, to kup za 5, bo na pewno kask mimo wszystko jest najważniejszą rzeczą, bo chroni najważniejszy jakby element naszego ciała, najważniejszy organ. Tak mi się wydaje, że mózg jest najważniejszy, choć na pewno się może ktoś znaleźć, na przykład prawa ręka jest dla niego ważniejsza. Wiesz, jest jeszcze inny ważny organ. Tak, więc kask jest jednym z najważniejszych elementów i mimo wszystko, jeśli chodzi o cały strój, no to on jednak powinien górować nad resztą ubrań, choć zdarza się coś, czego nie potrafię zrozumieć, mówiliśmy o tym przed nagraniem, czyli kombinezon Dainese za 6-7 tysięcy złotych, do tego SMX-y na nogach, rękawiczki również jakiejś tam markowej tego, Markeza, tam najlepiej zdarte z jego dłoni i na głowie LS2 za 350 zł. Bo przecież jak kupię ten za 2000, to się nic nie zmieni, nie? Ten i tego 300, nie rozumiem. Ten za 300 ma ładniejsze malowanie i tak samo chroni, bo to jest kask i kask. Pasuje do koloru motocykla, więc po co wymyślać i płacić 2000 zamiast 300 zł? Znaczy ktoś może powiedzieć, że jestem hipokrytą, bo też często jest w tanich kaskach, wynika to jakby z nagrań. Ale to bym powiedział poświęcenie dla pracy. Bohater, na którego nie zasługujemy. Ale nie, naprawdę kask jest najważniejszy i bierzcie najdroższe, na jakie was stać, takie też jest moje podejście. Ale no właśnie, bo ty też tak, powiesz, że kask jest najważniejszy. Tak, to jakby... I nie, te sznurowadła w butach. Ja lubię, jak są zamki. Nie no, jakby to, że kask jest najistotniejszy, to ja to od samego początku, od 2000, Boże, musiałbym policzyć, od mojego 18 roku życia tak to traktuję, że na kasku nie oszczędzam, bo jest po prostu najistotniejszy. Po prostu głowę przyznaj się, że brat cię po głowie bił w dzieciństwie i... Tak jak ty swojego. Kask jest, głowa jest tylko jedna, ręka no co prawda mnie odrośnie, ale jednak z jedną ręką sobie poradzimy. Jak nie? A bez głowy nie damy rady niestety dychać, więc to jest pewniaczek, ale ja jestem też takiego zdania, że jednak buty są drugim najważniejszym elementem. Przychodzisz o 180 stopni, kask jest góra, a buty na dole. Łatwo mi było zapamiętać, że skoro kaski są góry, to buty są na dole. Jednak ja jestem zdania, że buty są chyba drugie w kolejności. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, który z elementów jest mniej ważny, bo w sumie to każdy pełni bardzo ważną funkcję. Ale jednak ja w butach... Może nie zawsze w nich jeżdżę, ale tak jak wspomniałem. Że powiesz, że śpisz. Nie, aż tak to nie. Ale może nie jeżdżę w nich zawsze, natomiast jednak czuję, że one największą robotę jednak robią. Bo nie wyobrażam sobie rozwalić kostki i potem do końca życia się bujać z całymi jakby konsekwencjami tego wszystkiego. Więc buty i w sumie potem kurtka, spodnie, rękawice to już jest na tym samym miejscu egzekwo wszystko. I tyle. Znaczy właśnie ja mam duży problem zawsze odnośnie pytania, co jest najważniejsze poza kaskiem. Buty są bardzo ważne i to nawet nie pod względem samego wypadku czy jakiegoś tam zdarzenia drogowego, ale z butami, buty to jest taki element, który chroni nas przed tym, żeby się coś nie wydarzyło, tak? Bo jak mamy dobry but, to czasami jak nas przechyli motocykl czy cokolwiek, no to podparcie tym butem, że trzyma nam tą nogę i nam noga nie ucieknie, odpowiednia podeszwa, która nie ślizga się na jakiś tam olejach czy czymkolwiek innym, więc tutaj już jest jakby ten element, gdzie nas ten but po prostu ratuje, zanim się coś wydarzy i dlatego warto mieć dobre buty, ale kurde, mimo wszystko trudne pytanie, tak? No rękawiczki... Myślę, że ma najpopularniejszym elementem, który poza kaskiem jednak ludzie najczęściej mają, i faktycznie najwięcej nam pomoże, jeśli mówimy o jakimś ślizgu, no to mimo wszystko jest kurtka chyba, nie? Ja wiem, mówię, ta odpowiedź jest bardzo trudna, a ja mimo wszystko obstawiałbym na kurtkę, że kurtka jest takim elementem, a też znowu powiedziałbym w taki sposób, że kurtka znowu też w jakimś sensie może nas ochronić przed, żeby się nie doszło do wypadku, no ponieważ podczas jazdy różne rzeczy nas mogą uderzać i tak dalej i też myślę, że to ma jakieś takie znaczenie, więc ja obstawiałbym mimo wszystko, tak jak większość ludzi, kurtkę.
Jak widzicie, zdania ekspertów są podzielone tak jak zwykle, więc jestem ciekawy... Ekspertów, ja to widzę tylko jednego eksperta, jakby... Ach, już nie musisz tak mówić dobrze na mój temat, bardzo mi miło się zrobiło. Ale jestem ciekawy waszego zdania, co wy uważacie za najważniejsze, jeśli chodzi o ubiór motocyklisty. Oczywiście z pominięciem kasku motocyklowego, bo do tego już doszliśmy wspólnie. Znaczy, ja bym chciał od siebie dorzucić, tylko podsumowując jakby temat ubrań motocyklowych, to, że jeśli chodzi o kask, warto iść do sklepu i mimo wszystko z kimś, kto się na tym zna, pogadać i wybrać ten kask. A jeśli chodzi o resztę ubrań motocyklowych, no to ja jestem nawet zwolennikiem tego, że kurtkę, spodnie, rękawiczki nawet, czy choć rękawiczki higienicznie nie, czy buty, można nawet kupić używane, będzie taniej, ale mimo wszystko bezpiecznie i tak też, jeśli nie macie faktycznie tych pieniędzy, to polecam. Grunt, żeby mieć te ubrania. Tak, lepsze ubrania, nawet zwykłe, podstawowe, niż ich kompletny brak, więc nawet jeśli nie macie bardzo dużo pieniędzy, bo jak się okazuje, nie trzeba wydawać całego majątku, który zbraliśmy przez całe swoje dotychczasowe życie, żeby kupić spoko ubranie na motocykl, bo moim zdaniem, żeby się zmieścić za cały komplet, to w okolicach 3-4 tysięcy... 25-30 tysięcy i myślę, że spoko, coś się da wybrać. Nie, że 4 koła to już jest taka kwota, gdzie bez problemu jesteśmy w stanie się cali ubrać. I nie mówię, że to są ubrania z jakimś tam AGV-em, znaczkiem AGV, Dainese, Alpine Starsa, czy też Agu, czy Myszoja, ewentualnie Schumachera. Trochę takie nasze wnętrzne żarty, ale o tym też pogadamy przy tak, kolejnych właśnie, tematach. Chciałem powiedzieć, że dajcie znać w komentarzach, czy chcecie posłuchać trochę o historiach sklepowych. O, tak można to nazwać. Lat się trochę tego nazbierało i faktycznie czasami się zastanawiamy. Historie ze sklepu. Historie ze sklepu. Tak bym tajemniczo to historie nazwał. Skrypty. Tak możemy to zrobić. No i to myśleliśmy dzisiaj do końca jakby naszych tematów. Przerobiliśmy wszystkie 4. Już myślimy nad kolejnymi. Myślę, że to nie będzie ostatni podcast. Mi się osobiście to bardzo podoba. Tak, jeśli macie jakieś tematy, które chcielibyście posłuchać, które waszym zdaniem są ciekawe, dlatego, żeby, do tego, żebyśmy je obgadali, to śmiało dawajcie znać w komentarzach, o co wam chodzi i tyle. I do usłyszenia w waszym kasku. Dzięki, do usłyszenia.